Dzień dobry. To jest pierwszy z serii dwóch filmów, chyba które poświęcę na omówienie tego, co działo się na dzisiejszej lekcji. No, więc, po pierwsze, prace domowe, wszystkie prace domowe, które dotarły do mnie do tej pory, to znaczy nawet te, które przyszły po lekcjach, dzisiaj są zrobione dobrze. To, o czym warto zapamiętać, to co warto zapamiętać, to to, że jeżeli mamy do czynienia z ruchem jednostajnym, takim, w którym szybkość, czyli tempo zmian. Drogi w czasie jest stała, to wykresem tego ruchu jest linia prosta. No i y, oczywiście y, bardzo Was proszę, żebyście używali takiej notacji. Y, y, prędkość to jest zawsze tempo zmian drogi w czasie, czy szybkość to jest tempo zmian drogi w czasie. Prędkość to będzie tempo zmian wektora wodzącego, wektora położenia w czasie. Ten ruch jednostajny ma pewną ciekawą własność, mianowicie mianowicie jak się przyjrzeć, to tutaj przez pierwszy kwadrans samochód przejechał 75 km, a przez następny kwadrans też przejechał 75 km i przez trzeci kwadrans też i przez czwarty też. No więc w ruchu jednostajnym ciało czy samochód przebywa w kolejnych takich samych odcinkach czasu taką samą drogę. No weźmy tutaj, jakbyśmy przesunęli to trochę w dół, o. to na przykład przez pierwsze 10 minut samochód przejechał 50 kilometrów, przez następne też 50, przez kolejne też 50 i tak dalej, i tak dalej. W takich samych odstępach czasu ciało przebywa taką samą drogę. Dobrze, kolejnym zagadnieniem, za które żeśmy się wzięli, było, było średnie tempo zmian. Średnia tempo zmian to nas doprowadzi w kolejnym filmie do szybkości średniej. No, jeżeli mamy zmianę, no to zmiana war jakiejś wartości y to jest wartość końcowa y minus wartość początkowa. Zmiana w czasie to jest różnica pomiędzy chwilą końcową a początkową. Czas zawsze płynie do przodu, więc delta t jest zawsze dodatnia. Delta y może być dodatnia lub ujemna. Jeżeli delta y jest dodatnia, to. Znaczy, że wielkość y rośnie, jeżeli jest ujemna, to znaczy maleje. Tempo zmian w czasie to jest delta y przez delta t. No i może też być średnie tempo zmian, i średnie tempo zmian to jest całkowita zmiana wielkości y podzielona przez całkowitą zmianę wielkości x. Ponieważ będziemy rozważać zmiany względem różnych wielkości, to ja tutaj to uogólniłem trochę, no ale na następnym przykładzie, którym jest praca Alicji. Praca domowa Alicji z ubiegłego roku o naładowaniu komórki. Średnie tempo zmian. Ta komórka Alicja liczyła tutaj co godzinę tempo zmian, z jakim, tempo z jakim rozładowywała się ta komórka, i tu było minus 2% na godzinę, tu minus 11%. Być może Alicja coś oglądała na swojej komórce, używała jej bardziej w zdecydowany sposób, więc się szybciej rozładowywała. No, teraz średnie tempo zmian to będzie tempo zmian przez cały ten okres czasu. Przepraszam, to są zmiany przez zmianę przez cały ten okres czasu, to jest minus 44% podzielić przez długość całego tego odcinka czasu. To jest od 8 do 15 to jest 7 godzin, więc mamy tutaj, jeśli chcemy to policzyć, minus 7, yy, przepraszam, minus 44%. Podzielić przez 7 to będzie chwila napięcia. To jeszcze oczywiście zaokrąglimy odpowiednio 6,3% na godzinę. Tak, no i teraz popatrzcie, tu możemy to zapisać w procentach na godzinę i to w takich kwadratowych nawiasach, jak należy zapisać jednostki. No i zobaczcie. To, co bateria w telefonie Alicji rozładowała się raz szybciej, raz wolniej, ale średnie tempo przez te 7 godzin wyniosło minus 6,3% na godzinę. No i mam nadzieję, że to jest koncepcja, jest jakby dla Was jasna. Tutaj. Tutaj. Następnie zajmowaliśmy się kilkoma przykładami. Zajęliśmy się kilkoma przykładami. Teraz muszę przerzucić stronę na kolejną. Dobrze, to widać, że to trzeba gdzieś gdzie indziej umieścić. Tu na przykład albo po prostu, jeśli pozwolicie, to ja zniknę. Dobrze, po prostu się zmniejszę. Tu mamy na przykład wykres. Spadochroniarz. Spadochroniarz wyskoczył z samolotu. W tym momencie szyb jego. Widać, że zaczął spadać wolniej. To znaczy, w tym momencie, w dziesiątej sekundzie otworzył spadochron. Pytanie, ile wynosi średnie tempo zmian wysokości spadochroniarza pomiędzy chwilą skoku a dziesiątą sekundą? No. Pomiędzy chwilą skoku a dziesiątą sekundą mamy tutaj. W dziesiątej sekundzie wysokość wynosiła 200 metrów, w pierwszej, w zerowej sekundzie 700, czyli mamy tą zmianę 200 minus 700 to jest minus 500, minus 500 metrów podzielić przez 10 sekund, tak, czyli to jest minus 50 metrów na sekundę. Minus 50 metrów na sekundę i to znaczy, że gdyby nasz spadochroniarz poruszał się ruchem jednostajnym przez cały czas, to wykres wyglądałby drogi w czasie w ten sposób. Tak, byłby nachylony tak, bo, bo Wysokość spadochroniarza by spadała, to poruszałby się z szybkością minus 50 metrów na sekundę. No i to, co jest ważne i to, co chcę, żebyście zrozumieli, to to, że no on oczywiście tutaj poruszał się wolniej, a tutaj w tym końcowym odcinku szybciej. tak? Średnio poruszał się z taką szybkością. No i jest bardzo ważne twierdzenie w matematyce, twierdzenie o wartości średniej, które mówi, że. Gdzieś po drodze jest taki punkt, jest taka chwila czasu, w której poruszał się dokładnie z tą średnią szybkością. No, to trochę z rysunku to widać, tak, że gdzieś tutaj jest taki moment, w którym on porusza się dokładnie z tą średnią szybkością minus 50 metrów na sekundę. No i to ma ważne zastosowanie w takim czymś, co się nazywa, co się nazywa odcinkowy pomiar czasu. Pomiar szybkości, przepraszam. Otóż yy, powiedzmy sobie: jeżeli ja jadę do Was, albo wracam od Was i wjeżdżam do tunelu pod Ursynowem, to mój samochód fotografuje to jest taka specjalna rampa, na której są kamery one fotografują wszystkie samochody i notują też na tym zdjęciu, jaki jest czas i potem fotografują mnie przy wyjeździe. I stąd, znając długość drogi długość trasy długość tej trasy szybkiego ruchu pod, w tunelu, pod autostradą, mogą obliczyć moją średnią szybkość, no i tam jest ograniczenie do 80 km na godzinę, w związku z tym, jeżeli ta średnia szybkość wyjdzie wyższa, przepraszam, to moja komórka zapiszczała, jeśli ta średnia szybkość wyjdzie wyższa, to znaczy z tego ważnego twierdzenia, że jeżeli na jakimś odcinku pomiędzy dwoma punktami A i B, y, 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 średnia Szybkość wynosi ileś, to gdzieś pomiędzy tymi punktami A i B ja musiałem poruszać się z tą szybkością. No więc, jeżeli to wyjdzie więcej niż 50, 80 km na godzinę, to dostanę mandat. Tak, Muszę uważać, żeby jechać odpowiednio wolno. Więc tutaj to pojęcie średniej, przepraszam, to pojęcie średniej, yy, yy, średniego tempa zmian, średniej szybkości. I to twierdzenie matematyczne mówiące, że yy, yy, jeśli ciało porusza się yy, po jakiejś trasie, po jakimś torze, to jest yy, taki moment, w którym jego średnia szybkość osiąga swoją średnią szybkość po drodze, jest wykorzystywane. No dobrze, drugi, drugi przykład, który żeśmy rozważali, to jest ten. Zależność ilości paliwa pozostałego w zbiorniku ciężarówki od liczby przejechanych kilometrów jest na tym wykresie. No i trzeba policzyć średnie zużycie paliwa pomiędzy 200 a 400 kilometrem. W 400 kilometrze zostało 125 litrów, w 200 kilometrze paliwa było litrów 275. Tak? 275 minus 125 to jest 150 litrów, tak? Zmiana wynosiła w związku z tym y, minus 150 litrów na y, ile kilometrów? Na 200. No ale 200 to jest dwa razy 100 kilometrów. Przepraszam, 100 kilometrów. Więc możemy to sobie zapisać tak od razu sprytnie że to jest minus 150 przez 2 litrów na 100 kilometrów, no a to jest minus 75 litrów na 100 km, więc z taką... Średnią szybkością malała, malała ilość paliwa w tym, w tym zbiorniku. No, czyli zużycie paliwa wynosiło minus 75 litrów na, wynosiło 75 litrów na 100 km. Normalnie tego, ten znak minus się pomija, no i ja napisałem o tym, napisałem to od razu, przeliczyłem to na 100 km, bo zużycie paliwa zapisuje się czy podaje się na. 100 kilometrów, a nie na kilometr. Więc mam nadzieję, że pojęcie, pojęcie średniego tempa zmian jest dla Was już w tej chwili jasne.